po wildzie rozpoczynamy od łazienek rzecznych, będących w przeszłości istotnym punktem na mapie Frydla. Znajdujemy się nad samą Wartą, która wyznacza wschodnią granicę tej części Poznania. Następnie przelatujemy na stadion imienia Edmunda Szyca. Obiekt ma bogatą historię piłkarską. To właśnie tutaj swoje mecze rozgrywali piłkarze poznańskiej Warty. Okazjonalnie na murawę wildeckiego stadionu wychodzili także gracze Kolejorza. Tłumy kibiców przychodziły oglądać gole Zbigniewa Bońka oraz Kazimierza Dejny w meczach reprezentacji Polski. Rekord frekwencji nie należy jednak do żadnego z meczów piłkarskich. Najwięcej, bo aż 80 tysięcy widzów, zgromadził jeden z etapów wyścigu pokoju, czyli największej amatorskiej rywalizacji kolarskiej w Europie Wschodniej, która odbywała się po II wojnie światowej. Ze stadionu przenosimy się do parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich. Miejsca, w którym mieszkańcy planują swój aktywny wypoczynek, a najmłodsi spędzają długie godziny, korzystając z placu zabaw. Świątynia powstała na początku XX wieku. Za projekt odpowiada berliński architekt Oskar Hosfeld. Wnętrza budynku przykuwają uwagę odwiedzających. Największe wrażenie robią malowidła oraz drewniane elementy. Zjawiskowo w wildeckiej świątyni prezentuje się także ołtarz. Mieszkańcy mogą na co dzień podziwiać także piękny zegar, który znajduje się na samym szczycie kościelnej wieży. Kolejnym punktem na mapie naszej wyprawy są zakłady H. Cegielski Poznań, których początki datuje się na rok 1846. Miejsce jest prawdziwą perełką związaną z produkcją lokomotyw parowych, spalinowych, elektrycznych, silników okrętowych czy też wagonów kolejowych. Przelatujemy przez wnętrza hal produkcyjnych, w których możemy zaobserwować liczne narzędzia, materiały oraz maszyny. Niektóre z nich są naprawdę pokaźnych rozmiarów. Historia przedsiębiorstwa jest pełna dynamicznych zmian, co czyni ją naprawdę interesującą. Początkowo Hipolit Cegielski otworzył sklep, a następnie warsztat naprawczy, do którego zgłaszali się rolnicy mający problem z awarią sprzętu. Następnie mężczyzna założył fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych.
Przedsiębiorstwo z małej firmy rozwinęło się w ogromny zakład, który kilkakrotnie zmieniał swoją lokalizację. W późniejszym czasie fabryka zajmowała się produkcją tramwajów. Natomiast w 1970 roku na potrzeby PKP rozpoczęto wytwarzanie lokomotyw. Wilda to jednak nie tylko przeszłość. To także teraźniejszość. W ostatnich latach w tej części miasta przeprowadzane są liczne modernizacje, których zadaniem jest wprowadzenie odpowiedniego balansu między zabytkami i historią dzielnicy, a elementami współczesnego miasta. W wildeckiej przestrzeni widoczne są zmiany, które niesie ze sobą kolejne nowe pokolenie. Z zakładów Hipolita Cegielskiego przelatujemy do nocnego targu towarzyskiego. Miejsce, choć ostatnie na naszej trasie, odgrywa istotną rolę dla lokalnej społeczności. Czas ze swoimi przyjaciółmi. Nasza trasa składała się do tej pory z obiektów, za którymi stoi długa historia. Nocny targ towarzyski różni się nieco od dotychczasowych przystanków. To przestrzeń wypełniona muzyką oraz tańcem. Miejsce, w którym można uciec na chwilę od miejskiego zgiełku i oddać się zabawie.